ponad 25 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem, z czego 621 w województwie podlaskim. Na terenie podlaskiego tylko w ciągu ostatniej doby zmarły 23 osoby, u których potwierdzono zakażenie patogenem dręczącym nas od wielu miesięcy. W całej Polsce w ciągu ostatniej doby według statystyk zmarły 453 osoby z potwierdzonymi zakażeniami tym wirusem. Liczba aktywnie zakażonych w kraju przekroczyła 300 tysięcy osób, a łączna liczba zgonów liczona od początku pandemii przekroczyła 48 tysięcy. Przy takiej dynamice zakażeń jak ta ogłoszona dzisiaj, za dwa dni liczba osób zakażonych koronawirusem liczona od 4 marca 2020 roku przekroczy 2 miliony. Coraz głośniej mówi się o kolejnym lockdownie ogólnopolskim. Mając na uwadze zbliżające się święta, niestety jest on bardzo realny. Już teraz 30% wykonywanych testów daje wynik pozytywny, a jeszcze na przełomie stycznia i lutego ten wskaźnik sięgał zaledwie 15%. Jednocześnie w Polsce trwa akcja szczepień. Do tej pory wakcynę udało się podać niespełna 3 milionom obywateli. Warto pamiętać, że szczepionka nie chroni całkowicie przed zakażeniem, ale w bardzo istotnym stopniu zapobiega rozwojowi ciężkiego przebiegu SARS-CoV-2.